Niekiedy albo często bywa tak, że słowo potrafi zawstydzić, że słowo potrafi trochę powiercić w człowieku, powiercić w duszy, powiercić w sercu i pokazać, że o, jeszcze ci trochę brakuje na skoski, jeszcze ci trochę brakuje do mnie. Tak słowo potrafi zrobić. Widzimy dzisiaj w pierwszym czytaniu, jak Pan Bóg przez usta proroka mówi, że myśli Boże nie są myślami ludzi. Myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Mówi Pan, że nie zawsze, bo nawet częściej, daleko jest od myślenia tak jak Bóg. Daleko jest od patrzenia tak jak Bóg na samego siebie, na innych, na świat. Na to też jak Pan Bóg postępuje. Widać to w tym słowie dzisiaj, które otrzymaliśmy. Słyszeliśmy o przypowieść o gospodarzu, o winnicy. Jedni pracownicy są najęci zaraz wczesnym rankiem, inni o godzinie 9, drudzy o 12, czy następni o 15, jeszcze najęci o 17, koniec dnia o godzinie 18, tak żeby przełożyć te poszczególne godziny, które są tu podane. Jedni pracują cały dzień, inni 9 godzin, inni 6, 3 i wreszcie 1 godzinę. I wszyscy dostają po denarze. Tak zresztą umówił się gospodarz z robotnikami, tych, których najął pierwszymi. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. I patrząc nawet tak z punktu widzenia pracodawcy i pracownika, to postępowanie gospodarza jest niesprawiedliwe. Powinni dostać wedle tego, ile pracowali. Tymczasem każdemu dał po denarze. Tym, którzy pracowali 12 godzin, także tym, którzy pracowali ostatnią godzinę, gdy już w sumie większość, co potrzebne było zrobione. Tyle samo. Powiedzielibyśmy właśnie niesprawiedliwie. Nie godzi się. Dlaczego? Dlaczego tak nierówno, a nie wedle tego, ile pracowali? Dlaczego Pan Bóg daje denara? Denara więc życie wieczne, zbawienie. U denara umawia się zbawienie. Z każdym, kogo najmuje na początku. Do pozostałych mówi, co słuszne. Nie wiedzą za ile, ale idą. I każdemu koniec końców Pan daje zbawienie. Jeśli pójdzie do winnicy, jeśli posłucha głosu Pana, jeśli zacznie właśnie postępować w winnicy, a więc wedle przykazań, wedle miłości. I tak prosimy Pana, prosiliśmy Pana w wersecie Alleluja, otwórz Panie nasze serca, byśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego, słów, które wzywają do pójścia do winnicy. Każdemu Pan chce dać zbawienie. Niezależnie od tego, kiedy go spotka. Bo pewnie większość z nas chrzest przyjęła jako małe dziecko. Trzeba więc powiedzieć, że większość z nas jest porównana do tych, którzy wczesnym rankiem zostali najęci. I pytanie, które pierwsze może przyjść na myśl, czytając tę Ewangelię, ten, które muszę zawstydzić. Słyszymy ich, tych najętych na początku. Ci ostatni jedną godzinę pracowali, zrównały się ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Pierwsze, o co trzeba spytać, jak postrzegam bycie w winnicy, jak postrzegam Słowo Boże, jak postrzegam przykazania,
jak postrzegam obowiązki, które z wiary wynikają, choć bardzo nie lubię w ten sposób o tym mówić, jako obowiązek. Bo jak nazwać miłość, potrzeba serca obowiązkiem? To się chce, tego się nie musi. Obowiązek kojarzy się z tym, co muszę. Tymczasem mówią, znosiliśmy ciężar, nie spykiotę. Tak jakby to życie chrześcijańskie, życie w wierze, życie z obietnicą zbawienia, życia wiecznego z obecnością Chrystusa miało być ciężarem, spiekotą. Jak postrzegam? Czy jako przywilej? Jako radość? Jako wyróżnienie? Czy jako ciężar? Jak postrzegam wiarę i wymagania z niej płynące? Konsekwencje, które za tym idą. Jako ciężar, czy jako radość i przywilej? Wedle radości i przywileju Pan mu wzywa, ten gospodarz, bo widzimy, że mówi do nich: przyjacielu, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Ci idą z pretensjami, a to mówi: przyjacielu, czy postrzegam wiarę jako ciężarnię i spiekotę, czy postrzegam gospodarza jako właśnie przyjaciela, z którym bycie jest radością. Dalej, zobaczcie, znów porównując trochę z naturalnym porządkiem, ci, którzy nie byli najęci od razu, tylko po 3 godzinach, 6, 9, 11, przez ten moment 3, 6, 9, 11 godzin nie mieli pracy. Nie mieli pracy, a więc nie mieli jak zarobić na utrzymanie. Można sobie wyobrazić być bezrobotnym, nie mieć na utrzymanie, nie mieć na mieszkanie, nie mieć na jedzenie. Mówiąc ironicznie, bardzo wspaniała wizja. Trwali w bezrobociu, trwali w beznadziei, trwali w tym, że przed nimi jest śmierć. Bez utrzymania umrą, bez jedzenia umrą, bez denara zbawienia życia wiecznego umrą. A zatem to jest drugi powód do radości. Skoro Pan nas najął wczesnym rankiem przez chrzest, to czy cieszę się, że Pan mi obiecał życie wieczne? Może jest o tyle trudne dla nas, bo właśnie nie znamy życia, gdy byliśmy bezrobotni, bez winnicy, gdy żyliśmy bez obietnicy życia, ale w perspektywie śmierci. Tyle może być to trudne. Idąc dalej, patrząc na to, jak słowo zawstydza, można się dalej oburzyć na to niesprawiedliwe postępowanie Boga, patrząc też trochę na pierwsze czytanie, na to, jak Pan Bóg wzywa do tego, by bezbożny porzucił swą drogę, człowiek nieprawy swoje gnowania. Jak się nawróci, to Pan przebaczy, Pan zmiłuje się, bo jest hojny w przebaczeniu. Jest to pytanie, dlaczego ich zrównałeś z nami? Gdy pomyślimy sobie właśnie o kimś bezbożnym, nieprawym i o tym, że wedle tego słowa Pan chce go zbawić, Pan chce mu przebaczyć, jeśli się nawróci, owszem, ale Pan chce go zbawić, to by się właśnie po ludzku chciał pomyśleć: Panie Boże, jak to? Przecież był bezbożny i nieprawy. Robił to, co złe. Chcesz go zbawić? Panie, niech trochę pocierpi. Niech trochę pokutuje. Jak to?
Myśmy nawet go trochę najpierw usiekli, a dopiero potem, no kiedyś tam, kiedyś. A Pan Bóg jedynie chce, by się nawrócił, by porzucił swą bezbożną drogę i swoje nieprawe knowania. Człowiek by najpierw usiekł, a Pan Bóg ino chce nawrócenia. Znów tym właśnie słowem może zawstydzić, że jeszcze do miary Bożej brakuje. Jeszcze do miary Bożej brakuje. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. I tą miarę Bożą pokazuje nam święty Paweł w drugim czytaniu. Pokazuje to, co jest w nim. Mówi, że Chrystus będzie uwielbiony, czy to przez życie moje, czy przez śmierć. Mówi, że dla niego żyć to Chrystus, umrzeć to zysk. Jeśli by umarł, odszedł, to będzie z Chrystusem w niebie. I mówi, to o wiele lepsze. To byłoby dla mnie lepsze. Jest moim pragnieniem być tam. Ale w ciele, więc żyć, mówi, konieczne ze względu na was. Żyć to owocna praca. Żyć to właśnie zdobywać człowieka dla Boga. Być jak ten gospodarz, który idzie na rynek, by zatrudnić robotników. Czy o 3, 6, 9, 11 godzinie. By i oni mogli otrzymać denar zbawienie. Święty Paweł pokazuje tu dzisiaj, że dzieli serce Boże. Dzieli myśl Bożą. On chce zbawienia wszystkich. Także tych bezbożnych i nieprawych. Po tym samym wiemy, że to jest możliwe. Że to jest możliwe. Być jak Bóg, myśleć jak Bóg. Bo przecież przez chrzest, przez najęcie do winnicy jesteśmy dziećmi Bożymi. Więc mamy myśleć jak Bóg. Kochać jak Bóg. Umieć myśleć, przebaczać jak Bóg. By myśli Boże były także moimi myślami. I tak jest to trudne. Jest to trudne. Nauczyć się myśleć jak Pan. Postrzegać życie w wierze jako radość i przywilej, a nie jako ciężar dnia i spiekotę. Chcieć przyjąć wszystkich, także bezbożnych i nieprawych, jeśli się nawrócą do zbawienia. Taki jest Bóg. Pytanie, co ja na to? Co ja na to? Czy oburzę się na Boga, że On jest dobry dla wszystkich, także dla bezbożnych i nieprawych, jeśli się nawrócą? Czy może będę jak święty Paweł, jak Bóg chciał wszystkich pozyskać dla Pana? Jako owocną pracę, jako konieczność ze względu na tych, którzy jeszcze Pana nie znają. Czy dla mnie bycie z Chrystusem jest o wiele lepsze? Czy dla mnie bycie w winnicy jest o wiele lepsze? Czy może jest to ciężar? Czy potrafię przebaczać jak Pan? Nawet jeśli jest to trudne. Pan nas do tego zaprasza. Przez to słowo dzisiaj, bym był jak On, bym postarał się myśleć jak On, bym rósł do miary Bożej. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają. Wzywajmy więc Pana, by nas umacniał swoją łaską, by nas nawracał każdego dnia, byśmy mogli Go każdego dnia błogosławić za Jego miłosierdzie, za Jego mądrość, za Jego łaskawość, której my także każdego dnia, pewnie już od dziecka, doświadczamy, będąc w winnicy. Amen.